Fatalnie spisali się piłkarze Polonii Kępno w kolejnym sparingowym meczu przed rozgrywkami czwartej ligi. Biało-niebiescy ulegli w Kobylej Górze Zewce 1-4. Pewnym usprawiedliwieniem może być fakt, że w meczu przeciwko drużynie z Kalickiej Okręgówki zabrakło kilku znaczących zawodników, a w bramce Polonii stał nominalny napastnik Michał Górecki. Trener Mariusz Strzelak ma problemy kadrowe w obecnym okresie przygotowawczym. Kilku zawodników wyjechało na wakacje, a niektórzy leczą kontuzje. W barwach Polonii przyzwoicie zaprezentował się Kamil Jurasik z Orła Mroczeń, ale na uwagę zasługuje także postawa strzelca honorowego gola dla Polonii Pawła Barczaka. Wychowanek Marcinków przebojem wdarł się do pierwszego składu. Dla Zewki w starciu z Kępnem dwa gole strzelił Dawid Ponitka, po jednym Maksym Góra i Piotr Nasiadek. Porażka z Zewką dla kępnickiej drużyny jest trzecią w obecnym okresie przygotowawczym. Wcześniej Polonia zremisowała z A-klasowym Agroplanem Głuszyna 2-2, a na turnieju w Szczurach przegrała z trzecioligową Centrum 2-4 i czwartoligową Jutrzenką Warta 1-2.